Kwotą 80 tysięcy złotych budżet Suwałki Blues Festiwalu zasilił Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Umowę w tej sprawie podpisano w SOG w miniony czwartek. To jest też przykład dobrej współpracy z miastem Suwałki, nie tylko w zakresie kultury, ale też innych naszych wspólnych przedsięwzięciach. Zarówno Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury, jak i prezydent Suwałk doceniają wkład samorządu wojewódzkiego w organizację imprezy, która przez 10 dotychczasowych edycji skutecznie promowała nie tylko miasto, ale także nasz region. Czesław Rankiewicz dziękował władzom województwa. Za wsparcie tej naszej takiej podstawowej, sztandarowej imprezy letniej, która świetnie promuje i świetnie się rozwija w naszym mieście, ale ona jest już zauważalna nie tylko w regionie, ale również w kraju, w Europie, a nawet mam informację, że w Stanach Zjednoczonych też wiedzą o naszym festiwalu, te kręgi oczywiście bluesowe. Blues Festival jest ogromnym przedsięwzięciem, nie tylko logistycznym i organizacyjnym. Środki finansowe, które musimy zabezpieczyć, też nie są małe. Zbieramy każdą złotóweczkę, dokładamy i od sponsorów, i właśnie ze strony władz województwa podlaskiego. Takie umowy i takie wsparcie najważniejszych osób w regionie daje nam taki asumpt, żeby jeszcze bardziej się angażować w realizację tego przedsięwzięcia, po to, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni i żeby nasi przedsiębiorcy, biznes, szczególnie hotelarsko-gastronomiczny, przy okazji tej imprezy mógł się rozwijać. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję. Marszałek Leszczyński dostał też drobny upominek od organizatorów festiwalu, znaczek suwalskiego fanklubu bluesa. Panie marszałku, proszę czuć bluesa, nie tylko święta, nie tylko jak gra tutaj naprawdę ten nasz festiwal, ale tak na co dzień, bo czasami trzeba coś dla ducha też poczuć się lepiej, oderwać się od tych codziennych spraw, obowiązków. No i niech ten znaczek przypomina, że mamy panu bluesa w Suwałkach bardzo dużo, jest taki klub i będziemy organizowali koncerty, niekoniecznie tylko w ramach Suwałki Blues Festival, na które pana marszałka zapraszamy. Proszę o przyjęcie takiego znaczka i pani marszałek również. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Z budżetu miasta na realizację festiwalu wydatkowane jest nieco ponad 1 000 000 zł. To jak dotąd najwyższa kwota, ale wynika ona między innymi z rangi gwiazd, które przybędą do nas z koncertami oraz z utrzymaniem 4-dniowego wymiaru festiwalu. Prezydent Suwałk nie krył podczas spotkania, że bardzo zależy mu na wsparciu, o jakie zawnioskował zaledwie przed 2 tygodniami SOK. My chcemy, żeby tutaj fani bluesa i ten fanku bluesa miał takie klimatyczne, fajne miejsce. I wiemy nawet gdzie. I to na ulicy Nonicza 71. W centrum naszego miasta, vis-a-vis placu Marii Konopnickiej. Tam, gdzie jest budynek w tej chwili taki soku. I źle on wygląda. Trzeba go remontować. Ja tam wniosek złożyłem do pana marszałka. Wniosek. Dobra. W ramach tego bluesa. Zanim jednak wniosek zostanie rozpatrzony, na Chłodnej pojawi się kolejna płyta z nazwiskami gwiazd edycji jubileuszowej i niespodzianka, ławeczka z bluesmanem.